Muszę tutaj nagrać taki kawałeczek, jak ten siewnik był brudny, jak tutaj ładnie brud schodzi. Piękny, czyściutki, lakier się błyszczy. Także już go tutaj umyłem z grubsza z tego brudu. Teraz popryskam tym płynem do rozpuszczania tych różnych takich organicznych rzeczy. Odczekam chwilę i drugi raz powtórzę. Ale tutaj wszędzie lakierek jest bardzo fajny. Wygląda normalnie jak nowa maszyna. Tutaj o to się odbija w lakierze. Także ładny kolorek. Ciekawy jestem, ile on ma lat. Dobra, gonię dalej. Trzeba jechać z pianą. No i ładny, cały biały. Chwila odpoczynku i jadą dalej. No i tą resztką był ten płyn do mycia plandek w ciężarówkach. I on super umył. On cały ten brud, te zielone, te glony, to wszystko to rozpuściło. Nawet tutaj widać te takie kreseczki pozostawały. Bo to trzeba jeszcze raz powtórzyć, drugi raz to umyć, ale tego płynu miałem bardzo mało. I tylko udało mi się tutaj tą górną klapę umyć i tutaj lekko przetrzeć. Już więcej tego płynu nie było. Ciągnik też już jest umyty. Tutaj też to, o tu kurde, zabryzgane teraz wszystko od ciągnika. Całość, ajajaj, trzeba powtórzyć. Ciągnik byłem to siewnik opryskany. Silnik tutaj umyty, wszystko ładnie, pięknie. Tutaj też tym płynem ten silnik popryskałem. To wszystko ładnie tutaj poschodziło. Jeszcze kabinę muszę umyć, ale idę się napić. Tył tutaj też już jest ładnie umyty. Wszystko się świeci. Trochę mi zeszło, ale udało się. Jakoś to wygląda. Trzeba jeszcze kabinę umyć tutaj z góry, bo teraz tam myłem te syfy najgorsze, takie, które tutaj są. Czyli silnik, tamte oleje, przód tam pod spodem. To wszystko tak na grubo, co trzeba było umyć, to to umyte. Pod spodem też tutaj ładnie wszystko umyte. Także super wygląda. Tutaj nawet ta osłona, co jest tutaj przy tym, to też umyta ładnie. Jeszcze teraz tylko powtórzę kabinę. W środku trzeba będzie umyć, posprzątać i będzie gitara. No i pojadę jeszcze jutro kupić ten płyn, albo dzisiaj jeszcze zobaczę. Nie, jutro rano pojadę, kupię jeszcze ten płyn i tym płynem tutaj jeszcze raz to powtórzę, bo naprawdę ten bierze super. Ten utlenioną, tą taką farbę, która tutaj na wierzchu była, taka no utleniona, ten lakier, to wszystko tak co schodziło, to ten płyn bardzo dobrze to wziął, wszystko poschodziło, jest super. Tutaj tak jak widać właśnie pod palcem, jak przetrę, o, nie wiem czy widać, o, to właśnie tamten płyn wziął, ten właśnie taki osad. Jak to powtórzę tak ładnie, to będzie cały ładny. O, tutaj widać różnicę w kolorze. Tutaj była osłona, jaki kolorek czerwony, a tutaj ten taki utleniony. Ale jak go się przetrze, to może i będzie ładny. No i dobra, to by było na tyle, na razie. No i jeszcze tutaj, jak myłem tą skrzynię, to ją bardzo ciężko było umyć. To był taki ten brud, ten olej, smar, to wszystko tak napieczone. Kilka razy to myłem, ale jeszcze trzeba to powtórzyć, żeby to ładnie umyć do czysta. Tutaj jest fajna jeszcze dodatkowa przykładnia. Fajnie to wygląda. Tutaj z tego napędu wchodzi tu, redukuje, nie wiem ile razy i dopiero przychodzi tutaj dalej na tryby. Takie jakby wstępne tutaj przełożenie. Jeszcze jest, ale to pokażemy, jak to było, jak będzie już złożone. Dobra, na razie.